House Flipper 2. Ekscytujący symulator remontowania domów. Menu główne, gdzie możesz wybrać tryb sandboxowy, który umożliwia swobodną budowę domów. Pozwala na projektowanie swoich zadań oraz dzielenie się nimi z przyjaciółmi poprzez platformę Mod.io. Możesz też zanurzyć się w opowieści, w której wcielisz się w profesjonalnego flipera. Pinakołów, małe miasteczko, w którym nasza postać spędziła dzieciństwo. Wie, że znajdzie tu domy do wyremontowania. Na początku opowieści powraca do swojego uroczego rodzinnego domu na przedmieściach. O pomoc prosi starego przyjaciela, Toma Marino, agenta nieruchomości, pracującego w Pinakołów. Tom dobrze wie, co w trawie piszczy i jest szczęśliwy, mogąc podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w branży. Just admit you missed your old friend, but I totally get why you wanted to come back. Z każdym dniem kompetencje naszego protagonisty rosną, odkrywa nowe narzędzia i rozwija swoje umiejętności. Już niedługo będzie w stanie przemienić każdy, nawet najskromniejszy dom w prawdziwe dzieło sztuki. Dzięki niezwykłej zdolności do ciągłej adaptacji, w krótkim czasie stanie się niedoścignionym mistrzem renowacji. Może spodziewać się wielu wiadomości od innych mieszkańców, którzy będą potrzebować jego usług. Your job's pretty straightforward. Install the windows and take care of 2 unfinished rooms. Pinnacove to małe turystyczne miasteczko, które powstało na miejscu wioski rybackiej, mającej swój początek w XVIII wieku. Na początku XX wieku osiadła tutaj duża grupa włoskich migrantów, którzy wymyślili nazwę Pinnacove, odnoszącą się zarówno do miasteczka, jak i otaczającej je zatoki. Spójrzmy na mapę. Zlecenia na renowację znaleźć można w 3 regionach. To wybrzeże Krajfisz, las Coral Road i przedmieścia Pinakołów, gdzie rozpoczyna się nasza przygoda. Z czasem miasteczko rosło i stało się popularne wśród turystów. Mieszkańcy zaczęli więc przenosić się na obrzeża miasta i zbudowali tam spokojne, przyjazne rodzinom osiedle. Jako że odwiedzający i nowo przybyli preferują domy położone w lesie lub na wybrzeżu, przedmieścia należą niemal wyłącznie do rodowitych mieszkańców. Zawsze jest tam coś do zrobienia. Wybrzeże Krajfisz. Znane ze swoich domów na palach i urokliwych chatek. To idealne miejsce dla turystów szukających przytulnych domków lub rozrywki w lokalnych kawiarniach. Znajduje się tutaj również jeden z najstarszych domów w Pinakołów, nazwany domem Driftwood. Wyjątkowe umiejętności renowatora mogą okazać się nieodzowne w przywróceniu mu dawnej świetności. Las Coral Road. W tym bukowo-świerkowym lesie widać jeszcze ślady aktywnego niegdyś przemysłu drzewnego. To piękne i spokojne miejsce, w którym powietrze wypełnia delikatny szmer spływającego z gór strumienia. Las jest również domem dla rzadkiego gatunku storczyków, które użyczyły mu jego nazwy. Rozproszone między drzewami domy to albo wiekowe domostwa sprzed powstania rezerwatu chroniącego storczyki, albo nowoczesne budynki zaprojektowane przez Asenzo w myśl idei w zgodzie z naturą. House Flipper 2 jest symulatorem, jednak nie brakuje w nim unikalnych historii. W trakcie rozgrywki spotkać można klientów ze specyficznymi problemami, którym będziesz mieć szansę zaradzić. Od teraz renowacje i sprzedawanie domów, a nawet budowanie własnych konstrukcji w trybie sandboxowym będą przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. To najwyższy czas, by podjąć wyzwanie i zostać prawdziwym fliperem. Czytała Krystyna Czubówna.